Tak jest niespodzianka. Dziś porozmawiajmy na światowej dyszce, a nie historii, gdyż komentarze są zarówno z jednego, jak i drugiego kanału. A historia jest absolutnie ignorowana przez YouTube'a, niestety. Na Netflixie jest serial Troja, który wierniej pokazuje tą historię. Oczywiście, szczególnie ten czarny Achilles jest wierny historii. 5,20 Mussolini odmówił ataku na Polskę, a jak niby miał nas atakować? Miał zrobić podkop przez pół Europy? No nie wiem, może, ale chyba łatwiej byłoby tak przejść po prostu przez Austrię, nie? Belkot, mam cię tam, chłopczyku, gdzie jeszcze nie byłeś, a na pewno będziesz następny wyhodowany. What? Religia powstała, gdy pierwszy oszust spotkał pierwszego idiotę. To jest jedno z takich wspaniałych internetowych powiedzeń i używający ich osoby myślą, że to taki lekko humorystyczny argument. A tak naprawdę to brzmi na zasadzie, nie mam argumentów, to powiem coś zabawnego. Co złego jest w religii? Społeczność wierząca w coś. Dokładnie to samo można powiedzieć o polityce, partiach bądź ugrupowaniach politycznych. To samo można powiedzieć o grupach literackich czy ogólnie artystycznych, czy też zgro. Wszelkiego rodzaju. Zawsze to jest grupa osób, które w coś wierzą i zazwyczaj mają hierarchię. I zdaję sobie sprawę, że system zepsuł religię, w tym katolicką, ale co w chrześcijaństwie jest złego? Dziesięć przykazań bożych na przykład to są zasady, które każdy powinien przestrzegać. I właśnie za to powinno się tę religię szanować, bo nie nawołuje do niczego złego, nawołują osoby, które się pod tą religią podpisują. Nie, filmik jest pewnie robiony pod wyświetlenia gimbo katolików, nie można słuchać z tych kłamstw, lewacko-zydowska propaganda. I to jest właśnie największy problem, nie można być neutralnym, jak się opowie po stronie bardziej lewicowej, to jest się pseudokatolem, jak się opowie po stronie lewicy, to jest się żydokomuchem, czemu w niektórych sprawach nie może mieć racji na przykład lewica, a w innych prawica. To jest problem współczesnej Polski, że ślepo ludzie podążają za schematami zamiast po prostu myśleć. Szkoda. Gruzin, Żyd. Ach, Stalin, mimo że się urodził w Gruzji i był narodowości gruzińskiej, jest Żydem, bo jest zbrodniarzem. A wiecie co? Ja jestem Żydem. No i co teraz? Urodziłem się w Izraelu, a moi przodkowie pokoleń są Żydami. Ciekawe, ile osób po tej deklaracji przestanie mnie oglądać. Ja nie wiem, jakie to ma znaczenie, ale jeśli są osoby, którym taki szczegół przeszkadza, to trudno. Niech spadają i... Hasta la vista, baby. A swoją drogą zdaję sobie sprawę, że pochodzenie Stalina budzi pewne sprzeczności, ale tak czy inaczej zauważyłem, że jeśli ktoś jest zbrodniarzem bądź zrobi coś złego, to, to jest Żydem. A jeśli ktoś mówi mądre rzeczy i nie daj Boże jest po stronie prawej, jak na przykład Cejrowski, no to już nie jest Żyd, to jest katolik, Polak, choć na przykład Cejrowski jest Żydem. Tak jak myślałem, wszystkie te reformy są gówniane, ale czego oczekiwać od komunistów? To co mówiłem właściwie przed chwilą. Patrzy się schematami. Wymieniłem 10 reform Che Guevary i Fidela Castro, z czego jedno z nich to było przywrócenie systemu edukacji i zdrowia. Po prostu otworzyli szkoły i szpitale, których nie było. To źle? W każdym państwie powinny być te dwie instytucje. Na Kubie tego nie było, ale to źle, bo to komuniści je otworzyli. Gdyby to zrobili faszyści, no to byłoby zupełnie coś innego, ale to zrobili komuniści, więc jest to złe. Szkoły i szpitale są złe, jeśli otworzyli je komuniści. Może nie patrzmy, kto jakie poglądy ma, tylko jakim człowiekiem był. To samo tyczy się Trybunału. Castro postawił przed sądem zbrodniarzy wojennych. No i to jest złe, ale jak alianci postawili przed Trybunałem Zbrodniarzy Wojennych, no To było już spoko. Podwójne standardy. To chyba Tyson nie wiedział, co Cze myślał o czarnoskórych XD. Myślę, że wiedział, skoro sobie go wytatuował. Cze walczył o prawa czarnoskórych w Stanach Zjednoczonych, o czym też opowiadał. I chciał rewolucji w Kongo, gdzie czarnoskórzy mieli przerąbane. To, czy wiedział, czy nie wiedział Tyson, w sumie nie ma w tej chwili znaczenia, bo, no bo jakie to ma znaczenie? Czy był bardzo promużyński, że tak powiem, i pomagał czarnoskórej ludności, nawet momentami bardziej niż białym. Bogiem piłki nożnej jest Zlatan. A tak serio, to tak jak kiedyś wspomniałem, moim zdaniem prawdziwą Ukrainą piłki nożnej jest Ameryka Południowa. I Maradona, Messi, Pelé, Ronaldo czy Ronaldinho to są prawdziwe ikony piłki, a Zlatan. Moim zdaniem piłkarzyk, jak każdy inny, ale to moje zdanie. Ale Kuba jest w Ameryce Północnej? Słuszna uwaga, jednakże często reprezentowali na arenie międzynarodowej Amerykę Południową i Środkową, stąd, mimo położenia geograficznego, Kubę traktuje się jako tak zwaną Amerykę Łacińską. Trochę jak z Turcją, niby Azja, a jednak w europejskich instytucjach się udziela. Proponuję jeszcze podatkować Kościół i wprowadzić podatek od większości wyznaniowych. O, a to nie jest wcale taki głupi pomysł, choć wiele razy otwarcie wspominałem, że jestem w znaniach chrześcijańskiego, to faktycznie kościół bardzo niszczy tę religię i jest bezprawny oraz poza systemem. Czemu? Księża traktują kościół jako działalność gospodarczą, więc czemu mają nie być opodatkowani? A przy okazji, wiele osób, aby uniknąć podatku, rejestruje wyznania nowe, tworzy po prostu kościoły i pod ich płaszczykiem działa na scenie gospodarczej, unikając podatków. Takie opodatkowanie kościołów, wszelkich wyznań, myślę, żeby się przydało. Tak, pójdzie 10 milionów kary Nisebów, którzy na socjalu lecą i podniosą wiek emerytalny, bo mają w... a jak dłużej inni będą pracować, to oni dolar, dolar, dolar będą to mieli. Ten komentarz tyczy się mojej propozycji politycznej, aby wprowadzić demokrację bezpośrednią. I faktycznie, sobie mogą głosować, żeby wiek emerytalny podwyższyć, ale automatycznie mówiłem o socjalu, żeby nie dostawać tego za nic. Dawać socjal tylko na jakiś czas, żeby taka rodzina się wybiła, później koniec z dofinansowaniami albo socjal od dochodu. Powiedzmy 50% socjalki. I tak rodzina sobie musi pracować, żeby tę kasę dostać. A im więcej będzie pracować, tym bardziej państwo będzie Wspierać. Na przykład ktoś zarabia 2000 zł miesięcznie, to od państwa 50%, czyli 1000. Myślę, że to nie jest zły pomysł. A jak wymyślicie? Wiem, że to tylko przykład, ale co ma orientacja dochodzenia w spódniczkach? Geje to mężczyźni czujący pociąg seksualny do innych mężczyzn, ale co do cholery ma do tego spódniczka, bo jakoś nie mogę pojąć. Otóż faktycznie, gej nie musi być pedałem, a pedał nie musi być gejem. Ale taką opinię o homoseksualistach wypracowały organizacje LGBT. Gdyby nie takie widoki, nikt by gejów nie postrzegał jako wynaturzone stworzenia. No ale niestety. To tak samo jak przez kiboli narodowców postrzega się jako chuliganów, choć nie zawsze tak jest. Narodowiec, czyli osoba reprezentująca m.in. poglądy Dmowskiego, powinna raczej prezentować się w taki sposób. I to jest świetne porównanie. Narodowiec zawisza bardzo kulturalnie w garniturze, przedstawia te swoje poglądy, a przedstawiciel m.in. homoseksualistów i transwestytów zachowuje się tak. No i jak nie postrzegać gejów źle? No powiedzcie mi. Stawiłbym tu jeszcze Sapkowskiego, ale zresztą się zgadzam. A no właśnie, ja mam do Sapkowskiego pewne ale, bo nie trawił Wiedźmina. Opowiadania i jeszcze krew elfów było spoko, ale późniejsze książki mi się po prostu nie podobały i ogólnie to jak pisze Sapkowski, to widać po prostu w tym taką duszę starego, grubego oblecha, nie żeby Martin nim nie był, ale Martin tworzy bardzo skomplikowane, ciekawe historie, u Sapkowskiego wydaje mi się to wszystko bardzo jednowątkowe. Dużo lepiej moim zdaniem wyszło Sapkowskiemu pisanie scenariuszy do gier, których ten znowu nie lubi. Jedno słowo, King. Jeśli chodzi o Kinga, no to niestety jego literatury też nie trafił. Filmy na podstawie książek super, ogólnie historie, które wymyśla są niesamowite, ale jeśli chodzi o same książki, to już mi się po prostu nie podoba. Nie lubię jego pisania, po prostu. I więcej zawdzięczam na przykład Kubrickowi za ukazywanie jego świata niż samemu Kingowi. Czy byłaby szansa na deszkę o dziesięciu utworach muzycznych, które zmieniły świat i mogłyby być to zarówno dzieła ważne dla kultury wyższej i to, co wpłynęło na dzisiejszy obraz popkultury? Ano, byłaby szansa, ale jest pewien problem. Takie materiały się po prostu nie oglądają. Jak zrobię wartościowy odcinek o muzyce, to nie ma wyświetleń, a jak zrobię jakieś gówno, w którym obrażam te gówniary w obrożach albo jakichś wypindrzonych nastolatków. 500 tysięcy wyświetleń, a później komentarze: Po co robisz takie filmy? Bo to oglądacie ludzie. Szczerze, to cały rak, jaki istnieje na YouTube, stworzyli ludzie. Jakieś seksmasterki czy godlewskie umarłyby śmiercią naturalną, gdyby nie fakt, że ludzie to oglądają. Także wszystko, co jest dostępne na YouTube szerzej, zostało stworzone nie przez twórców, ale przez widownię. J.K. Rowling, Harry Potter.

To jest po prostu jakaś parodia. Kiedyś Potter był dobry. Może nie był jakimś tam arcydziełem współczesnej literatury, ale był po prostu spoko, póki autorka sama nie zaczęła używać go do politycznych przepychanek. Jeśli mówi przeciwnicy gejów Won, no to jak rzecznie mówił, do widzenia i się nie wykłócam, tak? Polacy mordowali Ukraińców, czyli akcja odwetowa polegająca na rozstrzelaniu facetów to mord, przebicie dziecka za język w się dostał tą mord? Tego pierwszego nie byłoby bez drugiego. Więc to takich upowskich bredni, Wypatrzenie ciężarnej kobiety to nie mord. To psychopatyczne zdradznienie człowiek, który słucha takich poleceń i je wykonuje, nie ma prawa do życia. To patologia, która powinna być skasowana do zera! A wiecie, co jest najlepsze? Że powiedziałem, że nie wolno mówić o akcjach odwetowych Polaków jako morderstwach, a on mówi dokładnie to samo, tylko w wulgarny sposób. Czemu? No nie wiem, mam dwie teorie, albo jest przygłuchy, albo przygłupi. Mam nadzieję, że w serialu Wiedźmin chociaż Geralt nie będzie czarny. Geralt? Prawdopodobnie nie, ale z trzech aktorek, których przesłuchania zostały opublikowane do tego serialu, aż dwie są czarne. I szczerze, żadna z tych trzech mi nie pasuje. W ogóle, jak można lubić Jennifer? To była taka. S a tylko mnie. W a, no i żeby Trist nie zrobili czarnej. Boże, ruda murzynko. Brawo, światowa deszka, rasista i seksista! Szczerze, wielu postrzega mnie jako seksistę, w tym najbrzydszy hejter internetu, jak ktoś pięknie to powiedział. No i niech tak sobie myślą, mam swoje poglądy i mam w takim swoim mentalnym świecie jakąś hierarchię i każdy w nim ma swoje miejsce. Niestety mój mentalny świat, jak to powiedziałem, z realnym się nie pokrywa. Stąd czasami coś mi się nie podoba. Od cały seksizm. Netflix cukierkowy, obejrzyj sobie Breaking Bad. A no, oglądałem i to jest jeden z moich ulubionych seriali. Jest tylko jeden problem. Breaking Bad to produkcja bodajże AMC, a nie Netflixa. Gdyby Netflix zrobił Breaking Bad, to Walter White byłby grzecznym nastolatkiem kujonem, Pinkman zbuntowanym kolegą z jego szkoły, a Skyler, emo załamaną dziewczynką, dla której życie jest bez sensu. Netflix się, sorry. A, no i na koniec chciałbym się odnieść do filmu Jakubacza Rodzieja, który ostatnio pojawił się w sieci. Pan psycholog wchodzi w dyskusję z pewnym wypiętrzonym nastolatkiem, jak to określiłem. K z debilami się nie dyskutuje. Po co wchodzić w dyskusję? Jest tak, że na YouTubie rządzi młode pokolenie. Pokolenie Facebooka, jak to mówił Max Kolonko. I oni mają o swoich idoli. W koszuleczkach, w serek, z grzyweczkami i poglądami młodzieżowymi. Oni mówią, jest ci starsi rodzice są głupi, a świat jest w rękach młodych i naśmiewają się w sumie z ludzi starszej daty. No i niech się cieszą. Tworzą ten różowy światek i żyją na tym YouTubie. Oni się w z butami winne kanały i im lepiej odpuścić. No bo po co to? Niech pajacują. Kiedyś przyjdzie im wyjść z pokoju i spotkać się z pracą, z studiami, no, z prawdziwym życiem. Dostaną plaskacza w pyski, taki fangot ten przestanie być dla nich bogiem i zdadzą sobie sprawę, że głupoty pierd. On będzie dalej dziecięcej publice lizał tyłek wbijał wyświetlenia i zarabiał, bo tylko o to w tym chodzi i naprawdę YouTube pozwala zarobić, jeśli się trafi w dobry temat, a dzieci są najlepszym tematem.